6 czerwca roku 2000 mecenas Gronkiewicz, ojciec, świętej pamięci ojciec Hanny Gronkiewicz-Waltz, podpisał wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Kępskim. Rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak widać nie tylko Andrzej Waltz, była dokładnie poinformowana o całej sprawie, zanim ona ujrzała światło dzienne. To był rok 2000. Roman Kępski był paserem, który nabył kradziony towar i na pewno o tym wiedział. To jest niemożliwe, żeby rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz nie wiedziała o sprawie. Pan Andrzej Waltz bardzo, wydaje mu się, że bardzo umiejętnie kluczy. Niektórzy lokatorzy tutaj, działacze lokatorscy, koleżanka filmowała mowę ciała Andrzeja Waltza pod stołem. Tego, jak jest zdenerwowany, jak porusza stopami. Bardzo symboliczne. Ma powody do zdenerwowania. No, ale właściwie to nawet nie neguje tego, że to był niewłaściwie nabyty spadek, tylko zrzuca na organy państwa pracę. On nie powinien się tym zajmować, on wziął pieniądze i niech organy państwa się dalej tym zajmują. Właściwie cały czas tak mówi. Z punktu widzenia prawa ma rację. Nie dostał nigdy wyroku z 1948 roku, żaden organ państwa nie wysłał mu na jego adres do domu tego prawomocnego wyroku sądu, który skazywał złodzieja, który ukradł kamienicę na Nałkowskiego 16 i sprzedał ją paserowi, czyli wujkowi pana Waltza. To państwo nie potrafi udowodnić, że Andrzej Waltz wiedział o tym przestępstwie. To jest słabość tego państwa. Nas wszystkich. Z kolei jeśli chodzi o lokatorów, to właściwie też nie interesował go ich los. Nawet w pewnym momencie kilka razy śmiał się po prostu, słysząc pytania na ten temat. Ja jestem w szoku jego cynizmem, zimnym sercem, tak jakby miał zamiast serca portfel. Ale mówi, to znaczy nie twierdzi pan, że nie rozmawiał pan nigdy ze swoją małżonką na temat Nałkowskiego 16? W jakim kontekście pan o to pyta? Pytam to w kontekście sprawy Nałkowskiego 16, która jest rozpatrywana obecnie przez Komisję Weryfikacyjną. Panowie już się pytali wielokrotnie o to i mówiłem, żeśmy rozmawiali, natomiast na konkretne tematy, tak jak pan teraz próbuje, prawda, że żona coś przeglądała, że czy ja wiem, co przeglądała. Nie wiem, jakie dokumenty są w ratuszu. Bardzo dobrze z punktu widzenia całej sprawy, że to zeznanie miało miejsce, bo sami państwo mogliście zobaczyć, jak ono wyglądało. Znaczy, było podobne do przesłuchania ważnych ludzi w Zambergold. To znaczy, nie pamiętam, nie słyszałem i generalnie to ja nie wiem, ktoś tam to robił, ale to nie ja. I jak państwo słyszeliście, co jest najistotniejsze? Najistotniejsze z tego jest, że pan Waltz przyznał, że ani on, ani żona nie myśleli o mieszkańcach, których reprywatyzowali razem z kamienicą. To po pierwsze. Po drugie, słyszeliście państwo, że pan Waltz powiedział, że nie odda tych pieniędzy, pomimo tego, że jak widać świetnie się orientuje w tych wszystkich wyrokach związanych z Kalinowskim i z całą historią tej kamienicy, która została przejęta w wyniku szmalcownictwa. Na pytanie, czy odda te pieniądze, w związku z tym, że nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości, że została przyjęta w wyniku szmalcownictwa, no to pan Waltz mówi, że nie odda tych pieniędzy. A w tle oczywiście jest wielka tragedia ludzi, no bo państwo słyszycie, że ludzie, którzy tam mieszkali, po prostu są ludzie, których rodziny tam mieszkały od początku istnienia tej kamienicy, to znaczy od 1910 roku, i ich wyrzucano, a zarobili sobie państwo Walcowie, rodzina Walców, 5 milionów, prawda, których to spadkobiercy ani minuty nie mieszkali w tej kamienicy. Dlatego no to dzisiejsze przesłuchanie to w dużym skrócie rzecz nie wiem, nie pamiętam. Natomiast mieszkańcami to się nie przejmowaliśmy, bo był wolny rynek. Jako konkluzję można odnieść wrażenie, że pan Waltz po prostu chciał i rodzina Waltzów chciała maksymalizować zyski. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że rodzina pani Hanny, ze strony pani Hanny prowadziła postępowania spadkowe po państwa Kępskich, którzy wzbogacili się na tym nielegalnym akcie notarialnym. Dlatego
Co to znaczy? To znaczy, że byli świetnie zorientowani w tej całej sprawie. Czy w pana opinii pani Anna Gronkiewicz-Walc zrobiła wszystko, co mogła w sprawie kamienicy Makowskiego 16? No właśnie zrobiła wszystko, żeby nie zrobić nic. I to jest... I tak można było podsumować tę sprawę. Zresztą to jest, proszę Państwa, to jest no nieprawdopodobne, że my już dzisiaj jakby... Nie ma wątpliwości, że ktoś przejął tą kamienicę, wykorzystując, grupa przestępcza, taka wykorzystująca to, że Żydzi ginęli w Holokauście i zmieniali sobie, fałszowali akty notarialne tych, którzy ginęli w Holokauście. I na tym zarobiła dzisiaj rodzina obecnej prezydent, która nic nie zrobiła, nawet już wiedząc, że mamy informacje o prawdziwej działalności pana Kalinowskiego. I jest to nieprawdopodobne. Znaczy, jest to nieprawdopodobne, że dzisiaj niektórzy z nas sądzili, że pan Walc przyjdzie i powie: tak, oddamy te pieniądze. Oddamy, bo wiemy, nie mamy wątpliwości, no ta kamienica została przyjęta w wyniku szmacownictwa. No ale dalej taka deklaracja nie padła i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jesteśmy zawiedzeni. Aha, co jeszcze istotne, pan Walc nie przedstawił żadnego nowego dowodu, który świadczyłby o tym, że ta kamienica została przyjęta w sposób prawidłowy. Wprost przeciwnie. Potwierdzał wiele tez. Okazało się, że z państwa chemskimi to się spotykali, czyli to nie było tak, jak pani Hanna Gronkiewicz-Walc twierdziła, że tam niewiele generalnie mieli wspólnego. Dokumenty dzisiaj ujrzały światło dzienne, które pokazują, że rodzina pani Hanny Gronkiewicz-Walc prowadziła postępowanie spadkowe po państwach chemskich. Jest ta dziwna sytuacja, w której pan Walc nie potrafił wytłumaczyć, związana z tym, że zmieniono linię spadkową, tak żeby jeszcze córka państwa Walców otrzymała większą część tego spadku. Kamienicy Znakowskiego 16. Dlatego, szanowni Państwo, jak jest koń, każdy widzi. Tutaj pan Andrzej Walc, mąż Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy, trzyma się linii wyznaczonej mu przez prawnika. Prawie, że powiedział, że to dzisiaj się dowiedział w ogóle o całej sprawie. W związku z czym to pokazuje podejście do komisji ze strony państwa Walców. Pani prezydent uznaje komisję za niekonstytucyjną, a pan Andrzej Walc próbuje wymijająco zeznawać przed komisją. No dobrze, ale on po prostu twierdzi, że nawet jeśli to została ta kamienica sprzedana przez szmalcowników, to jego to nic nie obchodzi, organy państwa mają się tym zająć. To właśnie w tej chwili organy państwa się zajęły, komisja weryfikacyjna się tym zajęła i myślę, że odpowiedni dokument pan Andrzej Walc dotyczący tejże nieruchomości otrzyma w odpowiednim czasie. Mówił też, że nie interesują go zupełnie losy lokatorów. Słuchał tych wszystkich zeznań i absolutnie go to nieruszenie nie zajmuje. No bo rodzinę państwa Walców w tym wypadku interesowało to, aby jak najszybciej zbyć majątek, który odziedziczyli w spadku, okazuje się bezprawnie, i zapomnieć o całej sprawie. Natomiast ta sprawa będzie wracała jak bumerang, dopóki nie zostanie do końca rozegrana. Hanna Gronkiewicz-Walc na Twitterze, dyskutując z ministrem Jakim, powiedziała, że ona w 2014 roku złożyła informację na ten temat, że kamienica mogła być nieprawnie nabyta, czyli w rok po przedawnieniu dokładnie, tak? Czy zgodnie z tym, jaką mam wiedzę, to 10 lat było na ewentualne przedawnienie tych spraw, no bo w 2003 roku została wydana decyzja. Pani prezydent jeszcze w 2016 roku złożyła do samorządowego kolegium odwoławczego dokumenty. Szkoda, że tak późno, a nie wtedy, kiedy cała sprawa stała się głośna. Być może chodziło tak naprawdę o przemilczenie przez ten okres tej sprawy. Wiemy, że pani prezydent interesowała się tą sprawą od urzędników, którzy kserowali dla niej dokumenty, a ona nawet te dokumenty dostawała w oryginale. Za to jej mąż twierdzi, że nigdy na ten temat właściwie nie rozmawiali. Czy można w to wierzyć w ogóle? No jest to bardzo ciężkie do uwierzenia, zwłaszcza, że jakby zeznania pana Andrzeja Walca są niezgodne z tym, co zeznawał dyrektor Marcin Bajko oraz inni urzędnicy, w związku z czym to poddaje wątpliwość jego zeznania. Bardzo ciekawym passusem jest kwestia rozmowy telefonicznej między Marcinem Bajko a Andrzejem Walcem, któremu
telefon podała Hanna Gronkiewicz-Waltz, wydzwaniając najpierw do Marcina Bajko. Ja do tej pory nie otrzymałem żadnych dokumentów. Ja, jako osoba, która brała udział w tym postępowaniu, nie otrzymałem żadnych dokumentów z żadnej instytucji, które by świadczyły o tym, że była jakaś nieprawidłowość. Ale proszę pana, ma pan wpis ostrzeżenie w księdze hipotecznej, to jest jeden dokument. Zna pan dzisiaj ten dokument? Bo był publikowany w prasie, również tam, gdzie są pana wypowiedzi. To mamy uwierzyć w to, że pan nie zna tych dokumentów? Wie pan, ale pan mówi, że ja na podstawie doniesień prasowych nie, powinienem w prasie coś były, robić. Nie, proszę pana. W prasie, gdzie są pana wypowiedzi, w różnych artykułach, między innymi w sieci, wprost, w Gazecie Wyborczej, w sieci szczególnie, jest publikowany dokument, tam jest pana wypowiedź, jest publikowany dokument, z którego jest publikowane kilka dokumentów. Jest publikowane nie tylko ostrzeżenie o wpisie do ksiąg wieczystych, mówiące o sfałszowaniu, o powrocie Marii Oppenheim w 1946 roku i sfałszowaniu aktu notarialnego. Jest również tytuł wykonawczy wynikający z wyroku sądowego nałożonego na pana Leona Kalinowskiego. To jakie dowody jeszcze pan by... co musiałoby się pojawić, żeby pan uznał, że ten akt notarialny został sfałszowany? Jakie dokumenty? Ja bym oczekiwał od administracji państwowej formalnych dokumentów, które mi zostaną przesłane, a nie rady, że powinienem sobie przeczytać. A jaki to by był dokument? Jaki pan musiałby dostać dokument, żeby pan uznał, że wzbogacił, że pan się niesłusznie wzbogacił? Dokument formalny. Ale na przykład jaki? Czy gdybym panu dostarczył... Z urzędu państwowego. Rozumiem, ale... Który by potwierdzał to, że te dokumenty są prawdziwe. Dobrze, a gdyby... W mediach są publikowane różne dokumenty i ja nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie. Rozumiem, a gdybym panu dostarczył na przykład zaraz odpis tytułu wykonawczego świadczącego o tym, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, na podstawie którego potem linia dziedziczenia doszła do pana, to czy wtedy odda pan te pieniądze? Ale na jakiej podstawie? No, jeżeli by pyta mnie pan, że nie zna pan żadnych dokumentów. Ja zadaję panu pytanie, dostarczył teraz panu taki dokument, to czy pan oddałby te pieniądze? Niech pan nie łapie mnie w pułapkę. Ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię ocenić, czy dokument, który pan mi przedstawia, jest prawdziwy lub fałszywy. A gdybym panu dostarczył na przykład wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Prawomocny. Ale mnie, mnie dotyczący? Prawomocny wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prawomocny, z którego by wynikało, że Leon Kalinowski wraz z grupą, z panem Wierzbickim i tak dalej, fałszowali akty notarialne przy ulicy Noakowskiego. To gdybym panu dostarczył taki dokument, czy pan wtedy oddałby pieniądze związane z bezpodstawnym wzbogaceniem? Proszę pana, powinno być przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego jest wyrok dotyczący mojej osoby, a nie zasada, że pan mi przedstawia jakieś dokumenty i pyta się, no niech pan sobie przeczyta, tutaj jest napisane, że to był oszust, niech pan odda pieniądze. Ja oczekuję, że organy państwa będą postępowały zgodnie z prawem, czyli że to, co ja mam zrobić, wynika z prawa. Jest to prawomocne orzeczenie na przykład sądu w stosunku do mojej osoby. Rozumiem, ale gdybyśmy dostarczyli dokumenty panu, z których wynika, że nie ma żadnych wątpliwości, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, będąc zwykłym szmalcownikiem, korzystając z Holokaustu. I w wyniku tego linia dziedziczenia dotarła do pana. To się nazywa w prawie bezpodstawne wzbogacenie. Gdybyśmy dostarczyli panu takich dowodów, czy nie uważa pan, że należałoby oddać te pieniądze? Ja oczekuję procesu sądowego i wyroku sądowego, nie, proszę a pana, nie rozmowy proszę pana, prywatnej. Proszę pana, pan uzyskał te pieniądze w wyniku nie procesu sądowego, tylko postępowania administracyjnego, które w tej chwili toczymy na takim samym poziomie. Dlatego proszę od nas, my działamy, jak pan wie, zgodnie z prawem, albo pan nie wie, nie ma to znaczenia. Ale gdyby według stanu faktycznego wykazać panu, że linia dziedziczenia do pana, która dotarła, jest fałszywa, to ponawiam pytanie, czy oddałby pan wtedy te pieniądze?
proszę przeprowadzić takie postępowanie. A jaki dokument musiałby się pojawić, żeby pan oddał te pieniądze? Proszę pana, jakaś decyzja administracyjna, no to mamy sądowa. To mamy na przykład decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale czy ta decyzja dotyczy tego, że ja mam zwrócić pieniądze? Nie, ta decyzja nie dotyczy tego, bo nie może dotyczyć tego, bo pan uzyskał te pieniądze w postępowaniu dekretowym. Pan bardzo dobrze o tym wie. W postępowaniu dekretowym, który jak wiele wskazuje na to, w postępowaniu dekretowym, w którym to Roman Kępski, pana rodzina, złożyła wniosek dekretowy, problem polega na tym, że jak wynika z dokumentów, nie miał do tego prawa. Problem, wie pan, że problem też polega na tym, że to postępowanie mogłaby wznowić, ale pana małżonka. Nie da się tego uniknąć. Który organ inny miałby to wznowić?